Raz, dwa, trzy. 6 sierpień. Witam w programie Global News, w programie, w którym informuję o zagrożeniach, przemianach i ciekawych procesach globalnej transformacji Matrixa, która ma miejsce teraz i coraz bardziej nabiera tempa. Tradycyjnie informuję, że wiadomości, które przedstawiam w programie, zbieram na stronie polskaświadoma.pl. Jest to portal, w którym staram się skupić źródła najważniejszych informacji alternatywnych, z których właśnie robię taką kompilację najważniejszych informacji. A w tym tygodniu zacznę jak zwykle od tego, co się dzieje na naszym lokalnym podwórku. Premier Tusk w Łowiczu zapowiedział dziś w zasadzie, że tak jak tutaj jest powiedziane, będą dodatkowe marchewki dla inwestorów, bo przecież trzeba ich czymś zachęcić. Niedawno podczas właśnie tej wizyty powiedział on, że to, co się teraz w Polsce dzieje, to jest w zasadzie nic innego jak droga w dobrą stronę. W zasadzie był on w Łowiczu, w strefie ekonomicznej, w województwie łódzkim. Tam spotkał się z przedstawicielami wszystkich specjalnych stref ekonomicznych, no i poinformował ich o przedłużeniu działania wszystkich stref ekonomicznych w Polsce do 2026 roku, choć o podjęciu takiej decyzji mówił już blisko miesiąc temu podczas ostatniego tygodnia kampanii wyborczej w Elblągu. No nie bardzo wiadomo, o co tam tak naprawdę chodziło, bo zdecydował się on również na ogłoszenie końca kryzysu w Polsce, stwierdzając stanowczo na konferencji prasowej, że ewidentnie wszyscy czujemy, że kryzys się kończy. Szczególnie dziwacznie również zabrzmiało stwierdzenie Tuska, że jego rząd chce na nowo rozpędzić właśnie gospodarkę. Nie mam pojęcia, jak on chce to zrobić, aczkolwiek ogłosił, jak wspomniałem, koniec kryzysu. Być może zdaniem jego doradców taką postawą może być lipcowy odczyt tak zwanego wskaźnika wyprzedzającego koniunktury, tak zwany PMI, który po raz pierwszy od kilkunastu miesięcy przekroczył 50 punktów i wyniósł 51,1 punkta. No, po pierwsze, gdyby nie fundamentalne błędy w polityce gospodarczej popełnione w zeszłym roku, to najprawdopodobniej nie byłoby spowolnienia wzrostu PKB prawie do zera i nie trzeba byłoby teraz gospodarki na nowo rozpędzać. Poza tym, jak już wspomniałem, oni nie mają kompletnie nic, czym mogliby w tej chwili tych inwestorów czy też Polaków w jaki sposób zainspirować, zmotywować do tego, żeby popierali platformę. Brak marchewek, moim zdaniem, będzie teraz coraz bardziej widoczny właśnie na ulicach. No ale wracając do tematu, w całym roku 2013 roku mamy wyraźny dołek związany z inwestycjami publicznymi, co nawet wytknęła nam Komisja Europejska i niestety ten dołek prędko się nie zmieni. Środki z nowej unijnej perspektywy finansowej na 2014-2020 większą falą pojawią się dopiero w naszej gospodarce, jak dobrze pójdzie, w 2015 roku, o ile nie przywalą nam jakiś kar za śmieci czy coś podobnego i być może wtedy można będzie mówić o jakiejkolwiek nadziei dla polskiej gospodarki. No ale cóż, jest jeszcze inna opcja, która mówi o tym, że tutaj to, co oni dalej proponują inwestorom czy też swoim wyborcom, jest no niczym innym jak kompletną chyba fatamorganą, bo tak tego inaczej nazwać nie można. Na przykład kolejny gwóźdź do trumny Platformy, no to to, co zrobił Komorowski, a więc podpisał nowelizację kodeksu pracy zakładającą wprowadzenie rocznego okresu rozliczeniowego oraz ruchomego i przerywanego czasu pracy. Zgodnie z tym projektem pracodawca będzie mógł narzucać pracę po 13 godzin na dobę, 6 dni w tygodniu. Projekt doprowadzi też do likwidacji wyższych stawek za nadgodziny. Wreszcie wprowadzenie przerywanego czasu pracy będzie oznaczać znacznie większe uzależnienie pracowników od firmy i radykalny wzrost elastyczności czasu pracy. Może ono wiązać się na przykład z pracą od 8 do 12, a potem od 15 do 19. No i przeciwko ustawie protestowały związki zawodowe, twierdząc, że pracownik zostanie sprowadzony do roli niewolnika. Eksperci związkowi wskazali, że nowe rozwiązanie będą oznaczać dłuższą pracę za mniejsze pieniądze. Tuż po przyjęciu przez rząd antypracowniczych rozwiązań trzy centrale związkowe, największe OPZZ, FZZ i Solidarność, zdecydowały się wystąpić z Komisji Trójstronnej. Ja tylko przypominam, że w zasadzie to już oczywiście było powiedziane wcześniej. Ta ustawa teraz w zasadzie wylądowała w Senacie, także będzie to dodatkowy problem dla rządu Tuska, ponieważ Solidarność, jak już wielokrotnie mówiłem, zamierza wyjść na ulicę we wrześniu.
Będę się trochę dziś poruszał w takim kontekście trochę tego cynicznego komentarza tej sytuacji w Polsce, a więc to, co powiedział Tusk, że kryzys się już kończy. Ja zamierzam ocenić z perspektywy tych oto następnych informacji. W lipcu upadło 98 firm, 98 firm oczywiście jest rekordem. W zeszłym roku mieliśmy upadków tylko 75. Aczkolwiek od początku roku 581 przedsiębiorstw wobec 547 w tym samym okresie 2012. Także 581 firm do teraz. Także to najgorszy wynik od 10 lat. Autorzy raportu Grupy Allianz napisali, że ponownie największe problemy wyrażone ilością upadłości ma budownictwo. Dodatkowo, jak wynika z danych, duży problem widoczny jest również w dystrybucji. Od wielu kwartałów nie upadło w ciągu miesiąca tylu dystrybutorów hurtowych, bo aż 20. Natomiast, jak dodają autorzy dalej, duża liczba hurtowników, jak i producentów, którzy upadli, powiązana była z budownictwem. Także, no cóż, żeby się żyło Polakom lepiej, no to należałoby jeszcze bardziej coś tutaj zrobić, na przykład z rolnikami. I tak, czarne chmury nad wsią, jak widzicie, jak słyszycie, zresztą ceny żywności rosną, aczkolwiek w ostatnich miesiącach zboża i rzepak potaniały o kilkadziesiąt procent. Rolnicy alarmują, że ceny w skupach spadły już poniżej kosztów produkcji. Za rzepak, którego żniwa dobiegają końca, niektóre skupy płacą połowę tego, co przed rokiem. O doprowadzenie do załamania cen podejrzewają spółkę Elwar, słynną z afery obsadzenia stanowisk przed PSL. Z powodu załamania cen na skupach setki rolników i przedstawicieli związków rolniczych urządziło pikiety w Opolu i Grudziądzu. Rolnicy są coraz bardziej przerażeni, wzywają do tworzenia powiatowych komitetów protestacyjnych. Spadek cen skupu wynika częściowo z sytuacji na rynku światowym, gdzie prognozowane są dobre zbiory zbóż. Rolnicy alarmują, że ceny rzepaku i zbóż spadły o ponad 50%. W zeszłym roku za tonę tej pierwszej rośliny można było otrzymać 2000 zł, w tym ceny wahają się w przedziale od 900 do 1200. No i słuchajcie, kolejny temat, oczywiście również podkreślający to, jak w Polsce dzieje się dobrze, no temat sadownictwa. No być może wielu z Was w jakiś sposób jest powiązanych z tym interesem i może obserwujecie to, co się również tutaj dzieje. Trudna sytuacja w sadownictwie również miała miejsce, czy trudna właściwie odpowiedź na tą trudną sytuację ma miejsce również na ulicy. Rolnicy zaczynają coraz częściej strajkować, łączyć się w takie grupy strajkujących. No i mamy tutaj dramatyczny spadek cen malin, porzeczek oraz niepewną sytuację wiśni. I to jest właśnie to są właśnie proponowane ceny, które nie dość, że są rażąco niskie w stosunku do kosztów produkcji, tak jak alarmuje Związek Sadowników w naszym kraju. I w swoim oświadczeniu w sprawie cen skupu owoców miękkich skierował list z taką treścią do władz państwowych, resortu rolnictwa i mediów. Także to jest bardzo ciekawe, co oni teraz z tą żywnością robią. W zasadzie wydawałoby się, że ceny żywności powinny rosnąć, tak samo ceny produkcji i tak dalej. A tu się okazuje, że ci rolnicy najprawdopodobniej zostaną z tym ziarnem, czy też z tymi owocami, no bo nie będzie opłacało się tego nawet wozić, czy też sprzedawać komukolwiek, a okaże się znowuż w przyszłym roku, że nasiona również będą drożeć, a gdzieś tam później będzie to znowu odpowiednio regulowane. Dlaczego tak się dzieje? Otóż dlatego, ponieważ ten kraj jest obecnie w procesie depopulacji i można powiedzieć, że w ten sposób wykańcza się gospodarkę w celu oczywiście doprowadzenia do jakiegoś gigantycznego głodu, prawda? No bo to są oczywiście dopiero takie, no można powiedzieć, mrzonki, aczkolwiek dla kogoś, kto z perspektywy lat obserwuje tą sytuację, te rzeczy stają się coraz bardziej kuriozalne. Także kolejny temat, który podkreśla, jak nam się tu wspaniale żyje, to jest temat cen ziemi rolnej. Wyższa cena gruntów w drugim kwartale tego roku wyniosła 21 tysięcy złotych za 1 hektar i była wyższa od tej samej ceny w drugim kwartale o 2,8 tysiąca złotych. Także przestaje się opłacać również rolnikom kupowanie ziemi. Właśnie mówię tu o ziemi rolnej. Także jak widzicie, sytuacja jest naprawdę bardzo skomplikowana i to jest tylko i wyłącznie wynik polityki rządu, ponieważ te ceny są narzucane oczywiście i można powiedzieć akurat w tym kontekście działań NWO to nie jest w żaden sposób polityka pro
rodzinna czy też prorolnicza, ona jest prodepopulacyjna i nic poza tym. Kolejny temat, który podkreśla, jak nam tu wspaniale, to jest właśnie to, co się będzie działo, a właściwie już się dzieje, a więc fala masowych eksmisji, z których spora część może być po prostu wyrzuceniem na bruk. W 14 największych miastach kraju sądy orzekły nakaz eksmisji ponad 20 tysięcy lokatorów. W posiadającej ponad 700 tysięcy mieszkańców Łodzi na przykład nakazy eksmisji orzeczono w niemal 6 tysiącach przypadków, o niemal połowę mniej ludny Szczecin wyprowadzi z ponad 3700 lokali, Warszawa 2700. Zresztą te liczby akurat to prawdopodobnie jest jeszcze nic, aczkolwiek to też jest konsekwencja tego, co chce się z narodem polskim zrobić, a więc wynarodowienie, to już mamy w toku, teraz robi się wszystko, aby jak najwięcej ludzi pozbyć ich majątku, ich domostwa. Oczywiście jest to wszystko przyczyną braku możliwości spłacania kredytów, braku możliwości jakiegokolwiek funkcjonowania. Zresztą ja o tym też często mówię, staram się te statystyki Wam pokazywać często, ponieważ ich jest również coraz więcej, te dane są coraz bardziej alarmujące. Coraz więcej rodzin w Polsce ma problem nie tylko z przetrwaniem, ale przede wszystkim ze spłatą kredytów, także tego typu procedery będą coraz popularniejsze. Ja tylko przypomnę, w Hiszpanii tego typu rzeczy działo się już w zeszłym roku i to doprowadzało do po prostu masowych samobójstw. Całe rodziny nawet niestety, ale no, w wyniku takich, a nie innych działań rządu no, ginęły, ponieważ ludzie psychicznie nie są w stanie sobie poradzić z nową sytuacją i dlatego ja myślę, że w Polsce również niedługo będzie podobna sytuacja jak w Hiszpanii. Kolejny temat, który jest bardzo ważny, o którym oczywiście się teraz w mediach bardzo dużo mówi. Szczyt klimatyczny, Warszawa, jak wiecie, 11 listopada, te daty nieprzypadkowo moim zdaniem są tutaj razem. Także w tym roku dodatkowo będzie przeznaczone na ten cel 100 milionów złotych. Ja tak tylko powiem od siebie w tym temacie, że nie rozumiem, po co nam ten cały szczyt klimatyczny, skoro cała sprawa z globalnym ociepleniem to jest jedna wielka fikcja, aczkolwiek jak widzicie rządzącym jest jak najbardziej na rękę tego typu globalne wydarzenia realizować u siebie dodatkowo jeszcze w tym terminie. Zresztą rząd się głupio tłumaczył, że oczywiście to nie był ich pomysł z tym terminem, ale jak się później okazało, to właśnie rząd polski zaproponował właśnie ten termin i nie jest to wszystko tak oczywiste dla wszystkich, więc ja powiem krótko, jest to moim zdaniem próba doprowadzenia do jakichś demonstracji, ponieważ często tego typu wydarzenia są również miejscem, gdzie spotykają się antyglobaliści i właściwie no, to jest bardzo dobry punkt zapalny do tego, żeby troszeczkę namieszać, no a jeszcze sam 11 listopad, także możecie sobie wyobrazić, władza tonie i potrzebuje tego typu różnych miejsc, w których będzie możliwość rozładowania tego napięcia i tym samym przykręcenia nam większej śruby, także to nie jest przypadek. Dodatkowo 100 milionów złotych za w zasadzie podtrzymywanie jednej wielkiej globalnej fikcji związanej z ociepleniem klimatu, no ale cóż, coś trzeba robić, żeby pokazać, że jednak Polska dumna w tym szeregu państw wiodących tutaj znaczącą rolę, aczkolwiek jesteśmy niczym, nikim i w kontekście nawet tego typu wydarzeń Polacy nigdy nie będą mieli żadnych większych praw, chociażby dlatego, że ten kraj w zasadzie już jest kompletnie sprzedany tutaj. Chyba nie będę się rozwodził na tym, doskonale wiecie, o co chodzi. Także szczyt klimatyczny ma być na przełomie listopada i grudnia, to ma tam troszeczkę potrwać. No i dodatkowo jeszcze dziś czytałem, że 5 milionów skasuje BOR za ochronę tego obiektu. No jestem ciekaw, jak będzie to oczywiście wyglądało, bo będzie to wszystko miało miejsce na Stadionie Narodowym. Także no na pewno moim zdaniem będzie coś na rzeczy z tym, co się obecnie w mediach nie mainstreamowych mówi, a więc to, że jest to nic innego jak tylko i wyłącznie prowokacja wymierzona w Polaków. Kolejny temat, który również elektryzuje
To jest temat katastrofy smoleńskiej. Oczywiście tych informacji będzie teraz wychodzić coraz więcej, ponieważ również ekipie rządzącej, a czy rządzącej w sensie ekipie PiS-u, również zależy na tym, żeby jak najwięcej ludzi się o tym teraz dowiedziało, także te najcięższe, można powiedzieć, informacje, te podsumowania, te wszystkiego rodzaju ekspertyzy zostają ponownie nagłaśniane i tak właśnie kolejna rewelacja wypłynęła na temat sfałszowania zapisów czarnych skrzynek. Raport Komisji Millera został oparty na kopii rejestratora lotu, która powstała w Moskwie bez wiedzy Polaków. Rządowi eksperci nie chcą ujawnić, w jakich okolicznościach dostali od Rosjan te kopie i dlaczego wkleili jej fragmenty do oryginalnych zapisów tzw. polskiej czarnej skrzynki. Analiza przebiegu dwóch ostatnich sekund lotu kluczowych dla ustalenia przyczyn katastrofy powstała na podstawie wybrakowanej kopii rejestratora parametrów lotu, którą sporządzono w Rosji w nieznanych okolicznościach. Taki bulwersujący fakt został ujawniony, także poczekajmy może trochę, aż te rzeczy wypłyną na szersze wody, aczkolwiek tyle się dzieje teraz, że tak naprawdę moim zdaniem w przyszłości być może ten Smoleńsk to kompletnie nie będzie miał znaczenia, ale o tym mówię, powiem później. Teraz kolejny temat, kolejny absurd, po co żandarmerii takie uprawnienia, które dają możliwość inwigilacji obywateli. Ten projekt właśnie przewiduje nadanie żandarmerii uprawnień zezwalających na kontrolę kont bankowych firm, umów ubezpieczeniowych, a także zatrzymanie i kontrolę cywilnych aut na drogach. Projekt został już przesłany do konsultacji. Puls Biznesu poprosił Ministerstwo Obrony Narodowej o uzasadnienie dla pomysłu taką ustawę. Takiej ustawy wyjaśnień udzieliło biuro prasowe resortu, według którego warunkiem skutecznej walki z przestępczością zorganizowaną, gospodarczą i korupcyjną na styku wojska ze światem gospodarczym jest możliwość wglądu w dane objęte tajemnicą bankową czy umowami ubezpieczenia. No i tu taki cytat, celem jest wykrywanie powiązań osób rozpoznawanych, między innymi chodzi tutaj też o żołnierzy i pracowników wojska, z przedsiębiorcami i instytucjami. Innymi słowy, MON chciałby większych uprawnień dla żandarmerii, by mogła ona skutecznie walczyć z przypadkami korupcji, do których dochodzi przy zamówieniach publicznych i przetargach dla naszej armii. Ale czy to jest właściwie nam potrzebne? No ja stwierdzam, że tak, ponieważ polska armia jest rozbijana. Aczkolwiek jednak nie sądzę, żeby oni byliby w stanie cokolwiek komukolwiek udowodnić, chyba że będą to jakieś przekręty, które robią no, ci, którzy no, nie za bardzo chcą współpracować z obecną władzą. I ja myślę, że to ma takie dosyć małe znaczenie dla samej funkcji takiego urzędu, ponieważ ja nie sądzę, żeby oni byli w stanie cokolwiek odkryć i pokazać publicznie. Zresztą tak jak ABW, macie tu identyczny przykład, ABW miała się zajmować korupcją, a okazuje się, że wszystkie korupcje albo są, które były wykryte, albo były umarzane, albo po prostu nie wyszły na światło dzienne, także będą teraz żandarmi mogli inwigilować obywateli. Zobaczymy, jak to się oczywiście rozwinie, bo to jest na razie pomysł, co z tym będzie, zdecyduje oczywiście Sejm. Kolejny temat, to już wejdziemy w Europę, Europa jako ten element moim zdaniem w gospodarce globalnej jest bardzo istotny, ponieważ według niektórych doniesień związanych właśnie z upadkiem ekonomii, z upadkiem fundamentów Matrixa, to właśnie ekonomia europejska ma mieć ten potencjał do osłabienia, czy też do przewalutowania wszystkich kredytów, w zasadzie do wykolejenia tej globalnej waluty. Także dochodzą znowuż nowe doniesienia na temat tego, że kryzys dopada kolejne kraje, tym razem kraje skandynawskie, które zaczynają borykać się z coraz głębszymi problemami. Takie kraje jak Szwecja, Dania, Finlandia mają coraz większy spadek eksportu i zmniejszone spożycie krajowe, którego skutkiem będą oczywiście niższa aktywność gospodarcza i to, co powiedział tutaj Urząd Statystyczny na przykład w Szwecji, że gospodarka u nich również hamuje, choć dzięki stosunkowo dużemu popytowi krajowemu i dobrej kondycji fiskalnej w najbliższych dwóch latach może liczyć na niewielki wzrost. Dania też boryka się ze skutkami pęknięcia bańki na rynku nieruchomości, a perspektywa gospodarcza jest szczególnie krucha w Finlandii.
Pogłębienie kryzysu w krajach skandynawskich może mieć wpływ na ich stosunki z Unią. Szwecja i Dania zdecydowały pozostać poza eurostrefą, a Finlandia, członek Eurolandu, była krytycznie nastawiona do ratowania zadłużonych państw śródziemnomorskich. Choć wszystkie trzy państwa wspierają wolny europejski handel, żaden z nich nie uważa zacieśniania integracji za priorytet. Oczywiście są to państwa, które starają się chronić swój własny interes i trzymać z dala od tej szatańskiej waluty, aczkolwiek są również inne sygnały o tym, jak ta strefa w zasadzie coraz głośniej pęka. Tutaj bardzo ciekawa informacja na temat tego, co się dzieje w kredytach w Europie, w zasadzie nie tylko w tych państwach, które za chwilę wymienię, ponieważ ja myślę, że to będzie precedens, który lada moment ogarnie więcej krajów Eurolandu, mianowicie to, że oczywiście państwa chcą wychodzić ze strefy euro, to już jest nawet w mediach coraz głośniej powtarzane. W skrócie, takich planów nie jest wyłącznie domeną krajów upadających jak Grecja, ale tak jak wspomniałem przed chwilą, na przykład taka Finlandia, prawda, również rozważa taki pomysł. Uzdrowienie sytuacji na przykład w Grecji zupełnie nic nie dało i właściwie powrót do drachmy, czy też do neodrachmy, jak najbardziej jest nadal realny, aczkolwiek dla niektórych był to pomysł na usunięcie ropiejącego wrzodu zatruwającego organizm Unii Europejskiej, to jednak Grecja nadal pozostaje w strefie euro, nadal trzeba na nią się zrzucać, aczkolwiek według tych danych, które ja staram się przytaczać, zupełnie te cięcia i te pożyczki sytuacji w Grecji nie poprawiają. No i takie pozbycie się Grecji miałoby uchronić pozostałe kraje strefy od przeciążenia kosztami ewentualnej pomocy dla tego kraju, ale niestety pogłębiająca się recesja w Europie doprowadziła do sytuacji, w której to na przykład Viktor Orban zapowiedział, że w ciągu kilku lat banki działające na Węgrzech nie będą mogły udzielać kredytów hipotecznych w walutach zagranicznych. Chce też ponownie obniżać raty zadłużonych rodaków. Kredyty walutowe to jedna z największych bolączek Węgrów i prawdziwy konik ich premiera, który co kilka miesięcy przedstawia nowe pomysły, jak ulżyć ich posiadaczom. Ludzie zostali oszukani, banki wprowadziły ludzi w błąd i zwabiły ich. Takie są właśnie komentarze tej sytuacji na Węgrzech. Dlatego musimy pozbyć się źródła tego problemu i to powiedział niedawno Orban. Mowa o problemie, który dotyka prawie 1,3 miliona węgierskich rodzin, które zaciągnęły kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich. Niestety w ciągu kilku lat waluta podróżała dwukrotnie, a kryzys sprawił, że tracący pracę Węgrzy nie byli w stanie spłacać rat. No i z danych rynkowych wynika, że na koniec maja łączna wartość walutowych kredytów hipotecznych wynosiła ponad 18 miliardów dolarów, aż 29% tej kwoty stanowiły raty, których nie spłacono ponad 90 dni. No w Polsce na przykład, która liczy 4 razy mniej mieszkańców, kredytów walutowych jest o połowę mniej, aczkolwiek problem jest ten sam. Waluta euro wzrasta i ci, którzy brali kredyt w euro, no mają coraz większe problemy. No ale ten precedens, ja myślę, będzie wdrażany również w innych państwach. Ja również oglądałem taki komentarz w TVN-ie, właśnie, w którym jakiś mądrala wypowiadał się na ten temat, że Polsce to w ogóle nie grozi coś takiego, jak przewalutowanie tych kredytów. No oczywiście, no, polski rząd by w życiu na to nie pozwolił, czy tam Rostowski, prawda, bo no, to nie byłoby zbyt satysfakcjonujące posunięcie względem polityki NWO w Polsce, aczkolwiek to, jak Orban postąpił, moim zdaniem będzie to właśnie taki akt, można powiedzieć, wręcz bohaterstwa, prawda, gdzie on chce nawet z własnej kasy, w sensie z budżetu państwa, pomóc ludziom spłacić te kredyty, pozbyć się, jak już wspomniałem w poprzednim programie, zadłużenia w Międzynarodowym Funduszu Walutowym i jak widzicie wojna z Unią Europejską na Węgrzech, która rozkręca się, no aczkolwiek inne tego typu posunięcia również pojawiają się na przykład w Chorwacji, w Hiszpanii, gdzie na przykład sądy uznały te kredyty za narzędzie spekulacyjne i unieważniły umowy z klientami. Zaskarżone kredyty mają być oddane albo przeliczone ponownie po kursie z dnia, kiedy je zaciągnięto. Miliony kredytobiorców w całej Europie, w tym w Polsce, ważą szansę i myślą o podobnych pozwach. No, jak wspomniałem, w Polsce no nie bardzo to przejdzie, chyba, ale
Fajnie no, zostało to nazwane właśnie w Hiszpanii. No, jest to instrument o charakterze spekulacyjnym, no więc wreszcie nazywa się sprawy po imieniu. No i być może o to właśnie chodzi. Tego typu sytuacje mają doprowadzić do pokrzyżowania tych planów NWO i być może to jest jakaś forma przełomu, ponieważ gdyby zrobiły tak wszystkie państwa strefy euro, no to ja sądzę, że jednak banki by się chyba nie miały, nie byłyby w stanie wyżywić, prawda? To by pojawił się naprawdę duży problem w tym momencie i być może też część państw była, znacząco by się oddłużyła, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie oczywiście w czasie, ponieważ media nie za bardzo tak w Polsce chcą komentować tą sytuację i uważam, że jest to naprawdę bardzo dobra wiadomość. No ale przechodzimy dalej. Francja. Jak wiecie, Francja oczywiście kraj, który ma bodajże chyba 50% muzułmanów, jak nie więcej, z tego co pamiętam. I tu mamy temat zamieszek, które, jak to określają media, mogą wybuchnąć w każdej chwili. Oczywiście wszystko rozchodzi się o islam. Islam staje się coraz bardziej radykalny w niektórych krajach. Można powiedzieć, że zaczyna się coraz bardziej rozpychać łokciami. A właśnie tutaj takie właśnie zamieszki miały miejsce. Wystarczy były dwie noce zamieszek w Trappes w pobliżu Wersalu, by cała Francja zamarła w napięciu, tak pisze brytyjski The Economist, komentując starcia młodych ludzi z policją wywołane zatrzymanie mężczyzny, który zaatakował policjanta i próbował go dusić, gdy ten chciał skontrolować jego żonę zakrywającą twarz nikabem. A to jest pewnie to takie zakrycie na twarz u kobiet. Francuzi zdają sobie sprawę, że toksyczna mieszanka radykalnego islamu i bezrobocia i pretensji może wywołać w każdej chwili kolejne akty agresji zamieszkanych głównie przez emigrantów francuskich w tak zwanych przedmieściach banlieues, nie wiem jak to przeczytać, banlieue chyba. Także jest to również nieciekawa sytuacja, powiem tyle, we Francji, poza tym, że oczywiście bieda wychodzi również na powierzchnię, bo to tak wcale nie jest również i tam, bo często się o tym też mówi akurat, że Francja jest kolejnym kandydatem na wielkiego bankruta, aczkolwiek póki co jednak coraz więcej tych informacji na temat tego islamu, tego można powiedzieć radykalnego islamu, który rzeczywiście stanowi zagrożenie również we Francji, nabiera jakby tempa, prawda? Bo mówiliśmy trochę o Wielkiej Brytanii w poprzednich programach, mówiłem również o radykalnym islamie w różnych częściach świata w zasadzie i można powiedzieć, że jakby ta polityka islamu wszędzie zaczyna wyglądać podobnie. Po prostu ci ludzie wychodzą na ulicę i rzucają kamieniami, także zobaczymy, jak długo ten trend się utrzyma i czym on się skończy. Kolejny temat. Korea Północna. Było trochę na ten temat cicho ostatnio. Co się w tym regionie dzieje? Można było powiedzieć, że no, nic ciekawego ostatnio, bynajmniej. Z mojej perspektywy oczywiście obie Koreje są sterowane przez Amerykanów. Dla mnie cały ten konflikt jest jedną wielką fikcją i w zasadzie jest to taki być może awaryjny punkt zapalny dla jakiegoś większego konfliktu, no ale myślę, że warto to skomentować. Kończy nam się cierpliwość, to jest ostatni komunikat południowo-koreańskich władz wysłany na północ. Od tygodnia Korea Północna nie odpowiada na propozycję wznowienia negocjacji w sprawie koreańskiej strefy ekonomicznej. Po fiasku kilku rund rozmów Pchenjan zagroził nawet wprowadzeniem do strefy wojska. Głos w sprawie przedłużającego się konfliktu wokół koreańskiej strefy ekonomicznej zabrało dziś północno-koreańskie ministerstwo. No i powiedzieli, że no, cierpliwość południa jest u kresu, także w ostatnich tygodniach doszło do 6 rund bezpośrednich rozmów, no ale nie osiągnięto jednak porozumienia i być może o to właśnie chodzi, tak? Ja się często zastanawiałem właśnie nad tym, dlaczego ta sytuacja między Koreami tak długo się ciągnie, ale bardzo pomógł mi jeden z programów, które nakręcił Marcin Dachtera, gdzie w zasadzie on doskonale pokazał, jak powstawały te państwa i kto je finansował. Także jedna i druga Korea rośnie na dolarach, także jak ktoś dokopie się do tej informacji, to będzie wiedział wszystko na temat, aczkolwiek dużo się mówi o tym, że właśnie Korea ma być punktem zapalnym, awaryjnym, gdyby powiedzmy coś poszło nie tak na Bliskim Wschodzie. Kolejny temat, chyba myślę, nie jest dla nikogo zaskoczeniem. W mediach trwa obecnie nasilona
taka nagonka na Al-Kaidę znowu. Przecież z tą Al-Kaidą to się już zaczyna robić, można powiedzieć, serial a la Klan, ponieważ niedawno czytałem, że to Al-Kaida już teraz jest przyjacielem CIA, że tam już wspólne projekty, że się wzajemnie opłacają, teraz znowu Al-Kaida straszy, także ja nie wiem, czy tam ludzie, którzy projektują te wydarzenia dla Matrixa, czy oni już za daleko nie odlecieli, ponieważ czasem z jednego kontekstu wynika, że Al-Kaida jest ok, teraz jest już znowu nie ok. No i mamy kolejną sytuację, która ma na celu być może wprowadzenie jakiegoś stałego zagrożenia, czy też są to może ćwiczenia, bo ja bym to może raczej w ten sposób odbierał. No ale sprawa ciągnie się od 4 sierpnia, gdzie został ogłoszony najwyższy poziom zagrożenia terrorystycznego w stolicy Pakistanu, Islamabadzie. I według innych źródeł, ponieważ w zasadzie codziennie teraz dowiadujemy się o kolejnych placówkach, które są zamykane z powodu zagrożenia atakami terrorystycznymi. No i są to oczywiście placówki amerykańskie przecież i mam na chwilę obecną, z tego co akurat udało mi się dowiedzieć, jest to 21 krajów muzułmańskich i Waszyngton ostrzega przed niebezpieczeństwem wszystkich Amerykanów, którzy przebywają poza krajem w przedniu właśnie, gdzie można powiedzieć, rząd prowadzi spotkanie, na którym omawia się te zagrożenia atakami terrorystycznymi, no i też Interpol się włączył do tego i wydał takie globalne ostrzeżenie przed Al-Kaidą, także robi się naprawdę zabawnie. Zobaczymy, do jakiego poziomu się to wszystko rozkręci. Mowa oczywiście o takim dość prozaicznym powodzie, gdzieś jest powiedziane, że to się wszystko wzięło z jakiejś wiadomości mailowej, ktoś komuś coś wysłał i to zostało przechwycone. No wiecie, to jest zawsze dobry powód na to, żeby również podkreślić przez władzę, jak bardzo istotny jest system inwigilacji obywateli, prawda, bo właśnie dzięki tym systemom możemy przecież szybciej zareagować i właśnie być może to jest właśnie tego efekt. Albo również inna strona medalu, być może to po prostu jest kolejny test. Test przygotowania się do czegoś. Być może NWO zaczyna tracić kontrolę albo wchodzić w nową fazę. Nie wiem, jak to się skończy, czy te ataki rzeczywiście będą miały miejsce. No jeżeli tak, to oczywiście zdajcie sobie sprawę z tego, kto za tym stoi. Żadna Al-Kaida. Al-Kaida nie jest organizacją terrorystyczną. Terrorystyczną organizacją jest CIA, która Al-Kaidę wykreowała, ale to już odsyłam do naprawdę do wzajemnych takich samodzielnych poszukiwań, ponieważ jednak trochę trzeba przy tym posiedzieć, żeby do takich konkluzji dojść. Przejdę do następnego tematu. Temat, który oczywiście regularnie co tydzień staram się również monitorować. Bliski Wschód, można powiedzieć, to jest mój konik. Oglądam w zasadzie wszystko na bieżąco, co się tam dzieje i tak jak się spodziewałem, zamiana prezydenta w Iranie niczego tak naprawdę nie zmieniła i nie zmieni. Ja myślę, że to będzie widoczne po dalszych krokach, które podejmie rząd Iranu. Zresztą kreuje się nam coraz wyraźniej konflikt z Syrią, jak wiecie, będę starał się przekazywać to, że być może jest ten sojusz prawdziwy między Iranem a Syrią, stąd to, co powiedział prezydent Iranu i też odchodzący prezydent Iranu ma bardzo duże znaczenie. I tak powiedział Ahmadinejad, a więc ten poprzedni prezydent: oświadczam wam jak Bóg mi świadkiem, że niszczycielska burza zmiecie bastion syjonizmu, nie ma takiego miejsca dla Izraela w tym regionie. I to właśnie są jego słowa z 2 sierpnia, z okazji Dnia Solidarności z Palestyńczykami. No, wybrany w czerwcu prezydent elekt Hassan Rouhani, który także przemawiał w Wiecu, powiedział coś takiego: w naszym regionie od lat istnieje rana na ciele świata islamskiego w cieniu okupacji świętej ziemi Palestyny i ukochanej Jerozolimy. Setki tysięcy uczestników demonstracji w Teheranie i w innych irańskich miastach znosiły okrzyki śmierć Izraelowi i śmierć Ameryce. Także nawet pamiętam zaraz po wyborach w Iranie premier Netanyahu wypowiedział się dość ironicznie, że w zasadzie
On nie liczy na jakąkolwiek zmianę w kierunku polityki Iranu. No i tak też rzeczywiście się dzieje. Po tych oświadczeniach można powiedzieć, że nadal po zmianie tego lidera w Iranie nic w polityce się Bliskiego Wschodu nie będzie zmieniało. Dalej będziemy mieli ten konflikt przed sobą. I jeszcze tutaj taka drobna informacja, otóż, że nowy prezydent Iranu będzie próbował jeszcze w jakiś sposób załagodzić ten konflikt o tą energię nuklearną, aczkolwiek ja nie sądzę, żeby to w ogóle miało jakiekolwiek znaczenie. Bardziej myślę teraz chodzi o to, żeby utrzymać to wsparcie dla Syrii, która właściwie staje się coraz silniejsza. I takie też komentarze się pojawiają, bo oczywiście w TVN-ie można dowiedzieć się o tym, jaki to reżim Asada robi, wielkie zamachy i tak dalej, a tu się okazuje jednak, i to też z tych źródeł alternatywnych jasno wynika, że Asad wygrywa w Syrii, i tak jak mówiłem w zeszłym tygodniu, tak to potwierdzam, stąd być może ta nerwowa reakcja Amerykanów, czyli to planowane wejście wojsk amerykańskich na ziemię syryjskie. A tu się okazuje właśnie, że Syryjczycy sobie doskonale radzą i w kraju najprawdopodobniej panowałby chaos, gdyby nie właśnie to, że prezydent Assad nie chce podać się do dymisji i on nie odpuści, ma za sobą poparcie ludu, a oczywiście wszystko to, co widzicie w mainstreamowych mediach, w zasadzie jest jedną wielką pożywką dla lemmingów, dlatego uważam, że coś musi się w polityce w najbliższym czasie zmienić, gdyż NWO nie będzie w stanie jakby opanować świata, jeżeli nie uda mu się podporządkować Bliskiego Wschodu, w tym przede wszystkim Syrii, a Syria jest taką bramą w zasadzie do Iranu. No ale tutaj są właśnie te powiązania bardzo skomplikowane. Zresztą ja tylko przypomnę cytat sprzed roku Ahmadinejada, czyli tego prezydenta, który teraz odszedł. Jeśli Amerykanie bądź jakiekolwiek inne państwo NATO oficjalnie wejdzie na ziemie syryjskie, wtedy Iran strzela wszystkimi rakietami, które posiada w Izrael. Także tak powiedział wtedy Ahmadinejad i jak widać nowy prezydent również podpisuje się pod tym stwierdzeniem, także poczekajmy jeszcze trochę, zobaczymy, czy Amerykanie ośmielą się wejść do Syrii i sprowokować tym samym Iran. Także przejdźmy dalej. Kolejny temat, który mnie interesuje, to jest właśnie zamach terrorystyczny z użyciem... Moment. To jest temat, który być może akurat nie ma większego znaczenia, bo tego typu artykułów pojawia się coraz więcej. Mówi się właśnie o takich zamachach terrorystycznych, o bioterroryzmie przede wszystkim. Akurat tutaj mamy tekst na temat zamachu terrorystycznego z użyciem ospy. Dla mnie akurat ospa nie jest jakąś taką szczególną bronią biologiczną, bo są oczywiście gorsze wirusy, bardziej śmiertelne i szybsze przede wszystkim. Aczkolwiek jest tutaj bardzo ciekawy scenariusz ujęty i właśnie ten scenariusz chciałem wam przeczytać. Amerykanie wzięli pod uwagę dwa warianty. W jednym z pięciu zakażonych wirusem ospy terrorystów porusza się po Londynie i w jak najdłużej, jak to możliwe, stara się zarazić jak najwięcej osób. W drugim scenariuszu wzięto pod uwagę, że jeden zostaje zakażony, że zostaje zakażonych 10 osób, które początkowo nie zdając sobie z tego sprawy. Okazuje się, że w obu wariantach zakażenie rozprzestrzenia się równie szybko, nie ma przy tym znaczenia, w jak dużej metropolii do niego dojdzie, czy w Londynie, w Warszawie, czy w Nowym Jorku, wszędzie może one postępować podobnie. Zanim jednak dojdzie do wykrycia ataku bioterrorystycznego, może się on rozprzestrzenić po całym kontynencie. Nieważne, że to jest akurat ospa, ja was zachęcam do obejrzenia sobie filmu World War Z z Bradem Pittem, o zombiakach, ale to jest właściwie pokaz możliwości takich właśnie służb jak Światowa Organizacja Zdrowia, ONZ, i to taka właśnie ciekawa historyjka, co by było gdyby. Moim zdaniem wchodzimy w taką fazę właśnie, kiedy zaczyna się nas tego typu rzeczami straszyć,
Bo być może tego typu rzeczy są również wliczone w taką trochę grubszą depopulację, którą szykuje NWO i powoli zaczyna się ludzi właśnie z tym tematem oswajać. Ten scenariusz, który tutaj został poruszony, rzeczywiście mógłby tak wyglądać. Zresztą na filmach tego typu właśnie to bardzo fajnie widać, prawda, że jak najbardziej zamach terrorystyczny z użyciem takiej broni biologicznej wiązałby się z bardzo szeroko zakrojonymi posunięciami rządów, między innymi różnego rodzaju kwarantanny i tak dalej. Także mówi się o tym coraz więcej. Warto zwrócić na to uwagę, bo dla wszystkich, którzy wiedzą, do czego NWO zmierza i jakich środków jest w stanie użyć, myślę, że akurat tego typu informacje są tylko tak naprawdę oswojeniem lemmingów z tego typu tematami. Przejdźmy dalej. Syria. Syria już omówiłem, więc może teraz. O! To już jest temat, który w zasadzie mam na koniec. Uważam, że to jest dla mnie taki wyznacznik, powiedzmy, tego, co się dzieje w Ameryce. Tak? Ja sobie regularnie obserwuję to, co się dzieje w temacie obozów FEMA. Zresztą bardzo łatwo można sobie to zaobserwować nawet na YouTubie, sprawdzając po prostu co tydzień, co nowego w temacie. I tutaj właśnie taka ciekawostka, bo być może nie jest to nic poważnego, no ale zmiany na ziemi poruszyły ten temat. Ja przeczytałem oryginał tego artykułu i myślę, że jest coś na rzeczy. A więc chodzi tutaj o to, że podobno w Ameryce trwają przygotowania do jakiegoś wydarzenia, być może nowej wojny. I tu jest taki portal IntelliHub, pisze się przez hub. .com. Zresztą źródło artykułu jest na zmianach na ziemi.pl. Niektóre firmy amerykańskie trudniące się sprzedażą zaopatrzenia żywnościowego otrzymały tajemnicze zapytania od agencji FEMA, w których urzędnicy próbują oszacować ich zdolności dostawy w krótkim okresie czasu. I tam właśnie na stronie na zmianach na ziemi jest treść tego maila. No i pojawiają się spekulacje, wedle których taka aktywność ze strony FEMA powinna być rozpatrywana w szerszym kontekście. Jak wiecie, teraz mamy alarm terrorystyczny w Ameryce. Dzisiaj powiedziano, że przyczyną było to, że Ayman al-Zawahiri powiedział, żeby Al-Qaida zrobiła coś, ale może to tylko jakiś strzępek informacji bądź po prostu dodatkowa jakaś propaganda dla zdezorientowania ludzi. Być może jest to za wcześnie, żeby cokolwiek w tej chwili wnioskować, ale z tematów wszystkich związanych z obozami FEMA można wnioskować moim zdaniem jedno. Oni się nie przygotowują na jakieś katastrofy, jak sami twierdzą, naturalne, prawda, że obozy FEMA powstają właśnie na wypadek jakichś kryzysów tego typu. Ponieważ dla wszystkich, którzy zaczną śledzić ten temat, bądź dojdą do tych właśnie informacji, to chciałem powiedzieć jedno. Po co komu w takich obozach tysiące trumien, krematoria również, słuchajcie, to jest też ciekawe, gilotyny, to wszystko oczywiście ma potwierdzenie w dokumentach, w zamówieniach publicznych DHS, czyli Homeland Security Department, czyli Urzędu Ochrony Obywateli w Ameryce, także i ostatnio, co mówiłem, bodajże 130 tysięcy wagonów z kajdanami było zamówionych i tego typu różnych innych rzeczy, także dla mnie FEMA jest swego rodzaju barometrem w przemianach właśnie w Ameryce i no zobaczymy, na ile te informacje się potwierdzą. Doskonale chyba zdajecie sobie sprawę z tego, mówię tu oczywiście do wszystkich, którzy siedzą w temacie głęboko, że absolutnie tego typu środki będą niezbędne w Ameryce do wprowadzenia NWO, w sytuacji, w której ludzie się bardzo zbuntują, na pewno trzeba będzie w jakiś sposób albo ich utylizować, albo jak to sami twierdzą znawcy tematu, reedukować. No ale ja nie wiem, jak można reedukować ludzi w komorach gazowych bądź na gilotynie, także temat bardzo szeroki, bardzo głęboki, polecam wszystkim, którzy mają mocne nerwy, rzeczywiście regularnie to badać, ponieważ tak jak powiedziałem, to jest całkiem niezły barometr do odbierania sytuacji, przede wszystkim do odbierania, do sądowania tego napięcia globalnego. Ja myślę, że w tym programie to będzie chyba wszystko. Zapraszam do naszej grupy facebookowej Wolna Ludzkość.
również do rejestrowania się na naszych stronach internetowych, na naszym portalu społecznościowym, do tworzenia grup dyskusyjnych i gdybyście mieli jakiś ciekawy temat, który chcielibyście poruszyć albo żebym ja go zbadał, piszcie do mnie na kontakt@wolnaludzkość.pl. Chciałem Was serdecznie pozdrowić i życzyć Wam wytrwałości i spokoju w nadchodzącym tygodniu. Do usłyszenia za tydzień i polecajcie mój program swoim znajomym.